Jeśli podobają Ci się filmy na moim kanale, udziel mi wsparcia w serwisie Patronite. Link znajdziesz w opisie filmu. Materiał powstał na początku września, jeszcze przed wprowadzeniem nowych obostrzeń związanych ze stanem epidemicznym w Polsce. Zatem powspominajmy, jak to było. Czy chciałbyś zostać odkrywcą małych skarbów, a może po prostu lubisz zwiedzać i trochę pogimnastykować siebie i swój umysł? Dzisiaj opowiem Wam o światowej terenowej zabawie, która również dostępna jest w Polsce. Pora niektórych wtajemniczyć. Zapraszam na dzisiejszy odcinek. Cześć, witajcie. Jesteśmy właśnie przy zachodzącym słońcu. Dalej jesteśmy w Krakowie. I dzisiaj zaprezentuję Wam oczywiście gościa specjalnego, Kubusia, który już się ostatnio pojawił w odcinku na temat kolei. Macie w rogu link, możecie sobie kliknąć, zobaczyć. Kubuś nam ucieka, nie uciekaj nam z kadru. A my znajdujemy się przy forcie, przy ulicy Golikówka. Fort nazywa się Lasówka i jest to nietypowy fort, bo jest to fort tak zwany rzeczny. Obok mnie znajduje się fosa, z tyłu za nami znajduje się wejście do tego fortu. I proszę Was, chcieliśmy tutaj testować randonautikę. Niestety randonautika odmówiła posłuszeństwa, więc pokażemy Wam jeszcze inną aplikację. Geocaching to jest taka rzecz, którą ludzie coraz częściej działają z nią, to można wyszukiwać fajne znajdźki, fajne pudełka i ponoć właśnie wewnątrz tego fortu jest ukryta jedna z takich właśnie znajdziek, tak zwanych cache'ów i zaraz będziemy z Kubusiem jej szukać i przy okazji poznacie historię tego fortu, który służył głównie jako magazyny, ale co, weźmy do środka, przyjrzyjmy się, zaczynamy dzisiejszy odcinek, ja nazywam się Janek, to jest Janek Gada, ciekawostki, historie, podróże, no to co, ruszamy, zaczynamy prosto do fortu. Tak jest. Minęliśmy młodych zwiedzaczy fortu, ale fajnie, dobrze, trzeba poznawać historię Krakowa. Jest to oczywiście fort austro-węgierski, już wspominałem kiedyś o otaczających ponad 100 obiektach wojskowych. Wchodzimy do środka, Kubuś tutaj nigdy nie był, więc będzie zaskoczenie. Kubuś, jakie są Twoje wrażenia, uwaga? No, całkiem widzę ładnie zachowany. No właśnie, nie do końca ładnie zachowany, ponieważ mamy tutaj nadbudówki. To są zrobione już za czasów PRL. Tutaj na forcie nie jesteśmy sami. No cóż, zaczniemy go zwiedzać, zobaczymy, może się uda nam wynaleźć znajdźkę, ale mam nadzieję, że nam nie będą przeszkadzać. Nie dostaniemy się na górę tak łatwo, więc postanowiłem, że obejdziemy, bo już mniej więcej kojarzę tą lokalizację. A czym jest w zasadzie ten geocaching? W latach 2000 było tak, że wojsko udostępniło technologię GPS-ową dla ogółu społeczeństwa. Nie była to stricte wojskowa technologia. Geocaching lub geochecking. Caching, bo z angielskiego cache to skrzynka, zaś druga nazwa od check, czyli sprawdzanie. A jaka jest historia tej zabawy? 1 maja 2000 roku prezydent USA Bill Clinton postanowił udostępnić niezniekształcony sygnał wszystkim użytkownikom systemu GPS, przez co możliwe zostało osiągnięcie dokładności lepszej niż 10 metrów. Zaledwie dwa dni później, 3 maja, Dave Ulmer dla uczczenia tego wydarzenia zaproponował rozpoczęcie pewnej gry polegającej na chowaniu skarbu, a następnie podaniu jego lokalizacji do publicznej wiadomości. Na wcielenie idei w życie nie trzeba było długo czekać i jeszcze tego samego dnia pierwsza skrytka została ukryta w okolicy miejscowości Estacada w Oregonie. 1 listopada 2001 roku została założona pierwsza skrytka na terenie Polski. Skrytka Ndebele 1, bo tak się nazywa, jest wirtualna, nie posiada pojemnika z logbookiem i została opublikowana w serwisie geocaching.com. Najstarszą niewirtualną skrytką była skrytka Fireplace, założona 5 stycznia 2002 roku, opublikowana również w tym serwisie. Informacje o niej można znaleźć w sygnaturce listu z 5 stycznia 2002 roku. Obecnie skrytka ta już niestety nie istnieje. Do tego warto dodać, czym jest logbook. Jest to zwinięty kawałek papieru, na którym można się wpisać, że się odkryło daną skrytkę. Oczywiście są różne stopnie ukrycia skrzynek. Od po prostu poszukania w danej lokalizacji, aż po zagadki i odkrywanie wielu skrytek wcześniej, by dojść do tej właściwej.
Obecnie zabawę możecie kontynuować za pomocą swojego smartfona. Dla przykładu, na Androida macie darmową aplikację c2.geo. Co jeszcze zawierają skrytki? Sami zobaczcie. Szukamy tego po współrzędnych GPS-owych. No i właśnie w środku tego fortu ponad jedna z takich właśnie skrytek jest ukryta i co? Spróbujemy ją znaleźć za chwilę. No to co, Kubuś, zaczynasz eksplorację. Pamiętajcie, że urbex to niebezpieczne zajęcie, więc patrzcie pod nogi. Patrzcie pod nogi, Kubuś, patrz pod nogi. Patrzę. Patrzę i nic nie znajduję. Fort Pomocniczy Piechoty 50A Lasówka, część Festung Krakau, twierdzy Kraków, budowanej przez Austriaków w czasie zaborów. Powstał w 1899 roku, a położony jest na południowym brzegu Wisły przy ulicy Golikówka, oczywiście w Krakowie. Należał do 7 obszaru warownego twierdzy Kraków. Jego projektantem był Emil Gołogórski. Nazywany był Fortem Wodnym. Zadaniem fortu była obrona południowego brzegu Wisły, a dokładniej doliny rzeki Wałów oraz pobliskiej przeprawy na drugi brzeg rzeki. Mogliśmy się dostać właśnie do dołu tymi schodami dokładnie, ale poszliśmy troszkę w innym kierunku. Ło, tu trzeba będzie, tutaj nie wchodzimy, bo tu już jest tam zawalony. Tak, tu jest tam zawalony, to ja pamiętam. Na dole jest w ogóle bardzo fajna przestrzeń. Tu już w ogóle nie ma, to już chyba zerwane w tym miejscu. Tak, tu jest podrywane. No i fortyfikacja służyła głównie jako magazyn. Została zaprojektowana bardzo ciekawie, bo tuż obok znajduje się Wisła. I właśnie ona jest, ta fortyfikacja w zakolu Wisły. Woda z rzeki Wisły była dostarczana do fosy, która otaczała cały ten fort. Pamiętajcie, żeby uważnie chodzić, bo to jest ponad 100-letni obiekt, więc no niestety nie wszystko zachowane jest super świetnie, ale to i tak uważam, że jak na tyle lat istnienia, to obiektu to jest po prostu coś niezwykłego, że to jeszcze trzyma się i się nie zawaliło. Widzisz studzienkę niezabezpieczoną na dole? No kiedyś była zabezpieczona. A ktoś odwalił tutaj jeszcze numer. Jeszcze biedy, bo jest dobrze widoczna. Tak. No i teraz to gdzieś tu. Podobno w dość oczywistym miejscu. Tuż obok mnie znajduje się Kuba. Nie pokażę wam gdzie dokładnie, specjalnie tak pokazuję las, żebyście mieli trochę zabawy ze znajdywaniem właśnie cache'ów. Kuba już go znalazł. Wykrył go i zaraz zobaczymy, co jest w środku. Kuba, coś grzechocze. Ołówek? No zobaczymy. Dobra, sprawdziliśmy podpowiedzi, popatrzyliśmy po kompasie, bo właśnie w takich cache'ów szukamy po kompasie i właśnie Kubuś trzyma już to w ręce. Pokaż tak nam tutaj do kamery. Mamy znalezisko. Znalezisko, co jest wewnątrz? No nie wiem, może akurat to zdradzimy, ale... Otwieram, ale nie pokażemy wszystkiego. O panie, jakie fajne. Trzy zabaweczki, pieniążek, już taki dosyć mocno zaśniedziały, chociaż 2000, nie widzę rocznika. Czekaj, muszę się oddalić, bo nie pierścionek zabawkowy i zamoknięty logbook w środku. Zamoknięty, a damy radę dopisać je do tego logbooka, czy będzie trzeba go będzie trochę wysuszyć. Wiesz co, mamy chwilkę czasu, możemy go położyć na słońcu, może podeschnie. Chyba nie, jest totalnie przemoczony. O nie, no to nie ma co go wyciągać. Ale spróbujemy. Papier jeszcze nie powinien być uszkodzony. I takie oto fanty właśnie żeśmy znaleźli. Warto pamiętać o tym, żeby szukając takich znajdziek, tak jak to się nazywa cache, ja to nazywam znajdźkami, żeby właśnie robić to bardzo dyskretnie, ponieważ no ktoś może to po prostu wyszukać, znaleźć i później nie wiem, weźmie to ze sobą albo wyrzuci do śmieci, no i niestety skończy się zabawa i będzie trzeba na nowo tworzyć taki punkt. A tych punktów jest w całym świecie mnóstwo. W samym centrum Krakowa co kawałek są gdzieś poukrywane. Często są to zagadki logiczne. Trzeba też najlepiej sobie właśnie poza aplikacją doinstalować deszyfrator, żeby można było sobie właśnie jakoś odkodować pewne wskazówki, ale to jest też robione właśnie w kodzie Matrixa, tak samo są jakieś wzory matematyczne, no więc to jest utrudnione bardzo. Same współrzędne dużo nie pomogą, są również pewne ciągi zagadek, na przykład z tego co wiem w
Krakowie na Starym Podgórzu, jak się znajdzie wszystkie znajdźki, pozbiera się odpowiednie litery, to powstaje jakieś hasło, które nas kieruje do kolejnego jakiegoś następnego miejsca. No generalnie zabawa jest naprawdę przednia i to dla osób w każdym wieku, no i przy okazji ruszamy się. Więc ja się cieszę na przykład, że randonautika nam nie wyszła, bo jest to jeszcze ciekawsze zajęcie. Randonautika, z tego co wiemy, generuje czy generowała, bo nie wiadomo czy wróci, jakieś losowe punkty na mapie, a tutaj jednak mamy już widać fajną ingerencję fajnych ludzi, którzy chcą coś podziałać fajnego, żeby każdy miał dla siebie rozrywkę. A tu tyle bus jedzie? No to ciekawostka. Żebyśmy nie zapomnieli, gdzie go schować z powrotem, Kubuś. Pokazaliśmy wam to jedno miejsce. Może coś dorzucimy od siebie teraz tutaj, żeby nie było, że ta znajdźka jest taka sama jak na filmie. Co ty na to? Co, ja pomysł miałem taki, dorzucimy coś od siebie, ale też coś zabierzemy, no bo na tym to polega. Ja biorę pieniążka, bo wiesz, że ja lubię pieniążki. I dorzucimy od siebie też pieniążka, tylko innego. A ja może też coś dorzucę, ale nie zdradzę co, żebyście mieli niespodziankę przy wyszukiwaniu tego miejsca. Wróciliśmy się pod samochód po to, żeby ten logbook, czyli książka, gdzie można się dopisać, wyschła trochę, ponieważ zawilgła, bo były wpisy kiedy? Z lutego, prawda? Znaczy najnowszy wpis jest z sierpnia, więc tak naprawdę sprzed miesiąca. Tak, ale były też wcześniejsze. Sprzed półtorej miesiąca. Tam jest, no jest duża wilgotność, bo to jak mówię, no znajdujemy się tuż przy Wiśle. To co widzimy tutaj, to jest wał Wiślany. Tym razem po tym wale Wiślanym nie biegł pociąg, prawda? Tak, po tym wale Wiślanym nie było linii kolejowej, ale to chociaż nigdy nie wiadomo. Nie wiadomo. Dobra, no to co? Fanty są. Coś zaraz wymienimy, coś będzie ciekawego. Kubuś, zrobiłeś? Tak jest, spakowaliśmy. Zapakowałem, zabezpieczone folią, już nie powinno zamoknąć. Dorzuciliśmy coś od siebie, idziemy to ukryć tam, gdzie było. Dokładnie. No to co, pozwiedzajmy sobie trochę fort. Jasne. Zapaść nie ma, ale jest murek, tędy będzie wygodniej. No właśnie, tak jak już wspominałem, przy forcie Rajsko, link macie gdzieś tutaj na górze dostępny. Trzeba pamiętać, że fortyfikacje były robione dość symetrycznie, projektowane, więc nie ma możliwości, moim zdaniem, żeby się zgubić. Jakkolwiek, jak zobaczymy, tutaj jest moja noga i tutaj jest spad w dół, więc trzeba bardzo uważnie w takich miejscach, żeby gdzieś nie zlecieć, no i się nie połamać. Co, Kubuś, spróbujemy się gdzieś tu przedostać kawałek. Dalej. To chyba była toaleta, tak Kuba myślisz? No tak podejrzewam, no sądząc kafelki? Po płytkach na ścianach, to tak. Ale tam też z tyłu są kafelki, czyli co tam z drugiej strony? No, zakładam, że tutaj była ubikacja, a dalej była umywalnia. O, zatem ty, Jasiu, nie potrzebujesz opony do swojego auta? Tanio sprzedam. Ale popatrz na te stropy, to jest dla mnie niesamowite. Popatrz, ile tutaj jest włożone metalu i to wszystko jest, mimo wszystko nie przerdzewiało tak, że ten fort się nie zawalił, a przecież nad nami jest mnóstwo ziemi, tak? Oczywiście. To jest dla mnie ewenement tych budowli po Austriacach. Że one pomimo tego, że się znajdują pod ziemią, one są w bardzo dobrym stanie, one ani nie są zawilgocone. Kolejna opona. O, widzisz, to już masz komplet, no, możesz na przykład cały przód wymienić. No ale to jest też takie trochę przykre, że taki śmietnik się robi, jeden wielki z tego. A tu są jeszcze jakieś rury od czegoś. Możliwe. Albo zbrojenie, albo... Nie, to jest na pewno góra, bo zauważ, że ma dziurę w środku. No to może to było jakieś ogrzewanie w portu, czy coś takiego. Weź pod uwagę, że nad nami była ta najprawdopodobniej łazienka. Tak. No w sumie, to mogło być, ale to też mogło być to przerobione później przez komunistów w czasie PRL. Tutaj był jakiś piec, widzisz? Tak, ale pamiętasz jak byliśmy na górze, to tam wychodziły takie, były te dziury takie w dół schodzące. Tak, pamiętasz? To co ja podejrzewałem za otwory wentylacyjne. Ala kominy wentylacja. Ale no, to raczej była wentylacja, bo zauważ, to był piec, tu jest nagromadzona tak, cała potężna ilość sadzy. Tamte były czyściutkie na górze. Tak, ale pamiętasz, że tam ich były co kawałek, było ich jeden za drugim. Dlatego dalej podejrzewam, że to była wentylacja. Ale jeden z nich mógł służyć jako komin tutaj. Tutaj mamy... O, tu widać ciekawostkę. Tam popatrzcie, zaczęły się robić stalaktyty. Widzisz tam w środku? No. A tutaj ktoś czegoś szukał. A tu łazienka też taka. A tutaj była druga łazienka. Pokaż nam przyświetlnie, co to jest. Tu była kaponiera.
No ale masz na środku coś zasypane? Jest, coś tutaj było, masz rację. Nie mam pojęcia, co to mogło być. Znawcą fortów nie jest. Ale na pewno to nie była Kuba, studnia. Jeszcze. Ale mówię, raczej nie podejrzewam, żeby tu była studnia. Znaczy no raczej nie, zazwyczaj była w narożnikach. Więc ona by niepotrzebnie była wysunięta z fortów. Tak, zazwyczaj w narożnikach. Tu masz, widzisz, tam masz studnię, ale to jest chyba już nowy całkowicie. Tak, to już jest coś nowego z żelbetu. No to tu masz ten, co zawalony, ten, to tu uważnie, nie? Nie, tu jest jeszcze pusto. Ale to jest to zawalone. Kolejny jest zawalony. No ja mówię o tym właśnie górnym, cośmy szli wtedy, pamiętasz? W tym sensie. Szliśmy górą, to właśnie to jest ten... To on był zawalony, to tamten kolejny jest tak przedzewiały, że strach na niego wchodzić. Tak, szamy dalej. Widzimy sobie drugą stronę fortu po prostu. Tutaj jest takie... No tu jest jakaś samoróbka, nie? Jaka samoróbka? No w sensie to jest ściana na tym. No na pewno okienice były po prostu tutaj, były zwyczajne okienice. Nie było na pewno tej ściany. To jest samoróbka. No to bo to jest zamurowane okno po prostu. No tak, ale mówię, że to jest, że świeże to jest totalnie. Że w sensie takim, że to nie jest oryginalne. No żeby też tutaj też mogło być coś ciekawego, bo tutaj widzę jakiś odpływ. No. Patrz pod nogi, patrz na sufit, bo jak sufit jest w stanie wzbudzającym wątpliwości, to też bym tam nie wchodził. Nie mogę wyczaić. W wielu fortyfikacjach to wiem, gdzie jest ta studnia, bo ona jest po prostu otwarta i można wpaść. No może teraz ktoś zrobił tak, że po prostu jakoś zablokował, przysypał. Może tam w tym miejscu co byś mogła być przysypana. W tej kaponierze? No w tej kaponierze. Wiesz co, z jednej strony mogę się z tym zgodzić, no bo miejsce na podłodze wskazuje na studnię. Ale z drugiej strony nie pasuje mi, że ona była w kaponierze. Ale popatrz, to jest miejsce jakieś też kute, coś czy do przykucia czegoś? Lubię sobie czasami takie rzeczy podotykać, bo tak się zastanawiam, kto tego dotykał na przykład 100 lat temu. Ale to dalej... tutaj jest kolejny taki uchwyt. Aha, tu są schody. Schody na górę, a tam nie pójdzie, tam już nigdzie dalej nie ma. Tu nigdzie dalej przejścia nie ma tutaj. Tutaj widzę, ktoś bardzo kochał Ewelinę, Love Forever Ewelina. Pamiętajcie, że jak zwiedzasz takie miejsca, to najlepiej wybrać się nie w pojedynkę. Ja to jestem czasem hardkorem, robię to w pojedynkę, ale najlepiej wybrać się więcej osób, dlatego że no, jak gdzieś wpadniecie, to już nie wyjdziecie i może nam, wam nikt nie pomoże. Tu jeszcze spojrzyj, jaki jest nalot na ścianie, ten, z których tam się wcześniej stalaktyty robiły. To jest dokładnie tak. Ten sam nalot, to jest chyba dwa. Tu masz też dziurę, to są do tych pewnie tych... Na górze tych wywieczników. Pewnie tak. Ale wiesz, no tutaj żołnierze nie tylko pełnili służby, ale też mieszkali w takim forcie. Nie mieszkali. W tym forcie nie mieszkali? Nie, w żadnym forcie krakowskim nie mieszkał nikt. O, to widzisz, tego nie wiedziałem. Warta zmieniała się co 12 godzin bodajże. O, widzisz, to tego nie wiedziałem, się muszę przyznać. Zaraz zobaczycie, tutaj amatorów właśnie zwiedzania nie brakuje, bo to jest tuż przy Wiśle, tu jest droga rowerowa i możemy zobaczyć, że my zwiedzaliśmy, tam jakaś młodzież się bawiła w środku, na szczęście nie demolowała za bardzo, bo byśmy musieli surowo chyba zareagować na nich. No i to są jacyś kolejni Państwo, którzy przyszli coś tutaj zwiedzać, patrzeć się, a może Państwo się bawią w geocaching? Może. Cóż. Zobaczymy. Może. Bo to jest zabawa dla wszystkich, prawda? Oczywiście. Niezależnie od wieku. Niektóre skrytki są oznaczone nawet specjalnie, że można jak najbardziej zabrać na poszukiwania dzieci. Dokładnie. Ale niektóre są na przykład oznaczone w taki sposób, że jest miejsce ruchliwe, to macie znaczek księżyca, żeby nocą szukać. Tak. Jeżeli jest to teren zielony, to też macie drzewka pokazane, że na terenie zielonym. No generalnie jest to... Możecie sobie w ogóle wyszukiwarce znaleźć, jak was interesuje, w jaki sposób chcecie szukać jakiej lokalizacji, tam wszystko możecie sobie poustawiać. Na zakończenie poznajmy jeszcze, co wydarzyło się dalej z fortem. W latach 1918-1919 w czasie przewrotu politycznego został zdewastowany, jednak później miał miejsce remont tego miejsca. W okresie międzywojennym pełnił przez krótki czas funkcje magazynowe. W czasie II wojny światowej po raz kolejny użytkowany był jako magazyn. Po wojnie przekazany został władzom cywilnym. Niestety w okresie PRL od lat 60. XX wieku trwała dewastacja tego miejsca. Fortem gospodarowała spółdzielnia Barwa, która dobudowała nowe magazyny i równocześnie naruszyła jego pierwotny kształt.
w latach 90. popadał niestety w ruinę, a w 2011 roku skradziono z niego m.in. pancerne okiennice. Dodajmy też, że na początku XXI wieku przez 4 lata w tym miejscu odbywały się nielegalne festiwale punkowe pod nazwą Prowizorka. Ale Kuba chyba zgodził się ze mną, tak? Że warto, żeby te fortyfikacje jakoś odnowić, nie? Warto. Warto. Trochę ten obraz jest smutny, że to tak stoi, niszczeje. No. No i wandale to tak tylko niszczą. No. Są różne dziwne historie na internecie, co tu się potrafi wyprawiać nocami. Mhm. No. Oby tylko i wyłącznie była to zabawa taka, która nie niszczy danego obiektu. Nie zapomnijcie też wpaść na odkrywamyrazem.pl, gdzie co jakiś czas publikuję wpisy. Trzymajcie się, do następnego, cześć!